Miasto uzyskało fundusze na realizację drugiego etapu przebudowy trasy północnej. Dzięki temu ulica Łączna zostanie zmodernizowana, a także zostanie wybudowana infrastruktura towarzysząca, czyli sieć kanalizacji deszczowej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, a także przepusty dla płazów. Jest to bardzo, bardzo wartościowy obszar przyrodniczy, stąd pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o prace prowadzone tam. Tam odkryto tego popularnego kumaka, czyli tą żabkę, która jest chroniona. Stąd pewne obwarowania, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego gatunku, przepusty dla płazów, no i tego typu różne naprowadzające elementy, które mają zabezpieczyć tego płaza. Koszt inwestycji oszacowano na blisko 53 miliony złotych. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to około 28 milionów złotych. Inwestycja obejmie budowę ulicy Wkrzańskiej od ulicy Bocianiej do ulicy Łącznej oraz przebudowę istniejącej ulicy Łącznej od ulicy Chorzej do ulicy Roztockiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Roztocką. Gdyby nie wsparcie środkami unijnymi, byłoby nam bardzo ciężko to zadanie dźwignąć na własnych barkach. Dlatego dziękujemy panu marszałkowi za to wsparcie. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Oczywiście nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie decyzji Rady Miasta, więc tym wszystkim radnym, którzy poparli budżet miasta Szczecina z tą inwestycją, też bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę ważne dla nas wszystkich, żeby ta infrastruktura drogowa się jak najlepiej rozwijała. Ta inwestycja to bardzo ważne przedsięwzięcie dla miasta. Największym atutem tej inwestycji jest usprawnienie komunikacji w mieście. Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziano na kwiecień 2012 roku, a jej ukończenie na październik 2014 roku. Ulice, które pozwolą na przejazdy alternatywne, tak? Prowadzimy ulicę do ulicy Łącznej. Przypominam, że w okolicach ulicy Łącznej budowane są już duże osiedla mieszkaniowe przez firmy deweloperskie, także ci mieszkańcy, którzy tam będą się lokalizowali, będą mieli ułatwiony dojazd do centrum miasta. Zadaniem trasy północnej jest połączenie Niebuszewa z drogą wiodącą do Polic. Całość prac związanych z budową trasy północnej została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to przebudowa ulicy Warcisława. Drugi to przebudowa ulicy Wkrzańskiej od ulicy Bocianiej do ulicy Łącznej wraz z dojazdem przez ulicę Łączną. A trzeci, ostatni etap to przebudowa ulicy Wkrzańskiej od ulicy Łącznej do ulicy Szosy Polskiej. Ta droga to kolejny krok, który będzie nas zbliżał, będzie łączył centrum, serce Szczecina z, miejmy nadzieję, tą drogą, której realizacja będzie w kolejnych latach. Dzisiaj jest wciąż pewną wizją rozwojową, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie postępowała. O tym, jak ważna to inwestycja, świadczy pewnie również zaangażowanie bardzo wielu środowisk w to, żeby ta trasa powstała, żeby miała swoje właściwe finansowanie. Budowa trasy północnej bez wątpienia będzie atrakcyjną alternatywą łączącą rejon północny ze Śródmieściem. Jakość istniejącej infrastruktury w północnej części Szczecina zdecydowanie się poprawi. Zmodernizowana też zostanie infrastruktura podziemna oraz oświetlenie ulic.